w drodze do katedry gorzowskiej na modlitwę w intencji o pokój na Ukrainie, modlitwę za ofiary wraz z przedstawicielami wspólnoty Kościoła Grekokatolickiego. Teraz jestem tutaj w Paradyżu i to przybyli wczoraj i dzisiaj przybyła grupa właśnie uchodźców do Paradyża. Pragnę ich przywitać w imieniu także wszystkich mieszkańców diecezji. Są pierwszą grupą, która do nas przybywa i także dobrym słowem pocieszyć, modlitwą wesprzeć i także proszę wszystkich diecezjan o dalszą modlitwę i wsparcie materialne naszych sąsiadów, tak boleśnie doświadczonych.